kaplicy metropolitalnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny rozpoczęło się uroczystą liturgią Wieczerzy Pańskiej, podczas której Kościół czci ustanowione przez samego Chrystusa sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Naśladując Chrystusa, arcybiskup zdjął szaty liturgiczne, aby umyć stopy 12 mężczyznom, tak jak Chrystus uczynił to z apostołami. Obrzęd umycia nóg podczas liturgii Wielkiego Czwartku jest odtworzeniem wydarzeń ostatniej wieczerzy Jezusa z apostołami i znakiem, że Kościół, podobnie jak Chrystus, istnieje, aby służyć innym. Po zakończeniu mszy świętej, zgodnie z tradycją, Najświętszy Sakrament przeniesiono do ciemnicy, a z ołtarzy zdjęto wszystkie obrusy, świece i dekoracje, jako symbol obnażonego Chrystusa, który został schwytany i skazany na śmierć. Od mszy Wielkiego Czwartku aż do mszy wigilijnej Zmartwychwstania Chrystusa w kościołach będzie panować cisza. Через цей видимий знак засвідчуємо своє бажання скласти усе наше життя на вівтар Господній як милу та приємну йому жертву. Ty powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, puszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyń na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystusa. Ciało Chrystusa.